Halo, tu Ciapa. Ha, nagrywam drugi odcinek tego samego dnia. Witam was w drugim odcinku z gry Kangurek KO w ramach mojego gameplaya na Ciapciągu. No i tak, przeszliśmy sobie w poprzednim odcinku 4 poziomy. No i teraz lecimy 5. Jakaś tutaj wiocha z wiatrakiem. Rosiczka. Ale ty jesteś piękna. Nie. No i tak, tu chodzi o to, żeby przedostać się na drugą stronę, ale skoro woda jest naelektryzowana, no to trzeba zniszczyć wiatrak. To proste akurat. Warning. Nie. O, tu jeszcze duża moneta jest, to trzeba pamiętać jeszcze, że sobie życie odnowię. Po tym poprzednim glitchu, naprawdę, kurde, jestem do teraz zdezorientowany. Jak to się, kurde, stało? Pierwszy raz miałem taką sytuację w tej grze, nie? Żeby mi się całkowicie mapa zbugowała, nie? Dziwne. Tak, tutaj trzeba też uważać, jak się chce iść pod ten item. Tutaj nie pamiętam, co jest, karek. Chyba checkpoint. Żeby nie zsunąć się z mapy tu po lewo. Wtedy spadnie się do voida. A to jest randomizer, okej. Okay. W ogóle patrz, jaka ta mapa jest pusta, nie? A ten co dostał, kurde, skrętu kiszek? Tutaj mamy ukryty poziom specjalny. I tak, to jest rąbaninka z rosiczkami. Wystarczy, że się porusza powoli, jakkolwiek, żeby przejść dalej. Ja sobie robię taką taktykę, że idę sobie najpierw po linii. W miarę możliwości tak, żeby mnie rosiczki nie dopadły, w sensie nie ugryzły tak bardzo. Kurde, może tego power to ja na chwilę wyłączyć, bo naprawdę już mnie zaczyna on trochę irytować. Tak się pojawia co trochę, jak chcę palnąć taką rosiczkę. I pod tymi właśnie kamulcami ukryte są monety. Dlatego tak chcę poruszać się ostrożnie, żeby zebrać je wszystkie. W miarę możliwości, żeby sięgnąć te rosiczki. Rosiczki. O, tu jest jeszcze rękawica wrogu mapy. O, ty frajerska chmuro, jeszcze kurde dwa razy uderzyłem obiekt. Dwa obiekty w jednym momencie uderzyłem. Można się tak zbliżyć do rosiczki, że ci nie chapnie, ale to jest już naprawdę ryzyk fizyk. Możemy jeszcze iść tutaj w głąb mapy, ale tutaj raczej nic nie ma. Właśnie nic nie ma. Uwaga. Lecimy. Tu nic nie ma, dobra, cofamy się. O, dobra. To był close call. O! Dobra, uciekamy. To były wszystkie monety. Chyba. No kurde, nawet świnia nawet się musiała zrespić. Chyba to były wszystkie monety. No, chyba jednej brakuje, nie wiem. Ja też trzeba uważać, bo to są platformy, a KO zanim się ruszy po skoku, to też minie jakiś klatkarz. Znaczy jakaś klatka minie zawsze. Ten most jest zdradziecki. O właśnie. Rzadko kiedy udawało mi się dostać tutaj do tej studni. I tutaj generalnie chodzi o to, że mamy monety tutaj po drugiej stronie, jeszcze takie dodatkowe. I tutaj generalnie gracz musiał spaść. Jak się chciał przejść do tej studni, gracz musi tu teraz spaść. I zaczynamy poziom, że tak powiem, slider. Można zwalniać, można przyspieszać. Dawno nie grałem tej planszy. Kiedyś jak byłem mały, to ja nie wiedziałem o tym, że można przyspieszać KO i go zwalniać na tym sliderze. Zawsze leciał na takiej domyślnej prędkości. No ale ten slider to jest w jednym momencie już speedrun, nie? O, właśnie w tym. I zawsze jako mały gówniak wypadałem właśnie z tego zakrętu. Już końcówka, można przyspieszyć. No i koniec gry. Czy koniec poziomu. No, życie mi się szybko zwróciły. Myślałem, że to mi trochę dłużej zajmie. Dobra, poziom 6. Jesteśmy w cave'ie. Szukamy diamentów. Tu też uważamy na te tutaj cosie. Zbieramy monetę. Tak, tej półki tutaj akurat nie widać, ale to jest półka. Tutaj mamy poziom dodatkowy, tak więc sobie na niego pójdziemy. No i tak, jesteśmy bardziej w cave'ie. I chodzi tu o to, żeby zebrać diamenty. Chodzi o to, żeby zebrać te monety wszystkie tutaj stąd, tak żeby wyjść później do końca. to możliwe wszystko. Spokojnie. Najpierw sobie obejdziemy tutaj dookoła. Nie pamiętam tylko, czy w tych kamulcach coś jest, czy opłaca się w ogóle je bić. W sumie zobaczę. O, tutaj jest jeszcze też alternatywna droga ucieczki, jakbyśmy się zawyruszyli tam na środku, już nie mieli jak wrócić. Mam tutaj jeszcze taką jedną platformę. Więc dobra. Lecimy. Platforma się za nami tutaj niszczy, więc nie mamy jak wrócić z tamtej strony.
tutaj może zostawimy. Bardzo blisko to było. No i dobra, idziemy teraz na tą platformę, sobie poczekamy na tą. No i idziemy do wyjścia i mamy kolejne życie. Szybko mi się one zwróciły, naprawdę. Randomizer. No i kolejne życie dostałem, gratisie, zajebiście, świniak. Jednym z problemów tej gry jest to, że niestety kamera czasami... O, jest myszka. Że czasami kamera nie lubi współpracować z graczem, nie? Tak kurde ona pojawi się... Ona lubi się blokować w niektórych... miejscach, że tak powiem. Kolejne kraty. I po raz kolejny. O, Jezu, nie... o, Nora, muszę biec. Akurat muszę biec. Się nie zastanawiać, nowy typ przeciwnika, Eskimos. Uważaj, uważaj, uważaj. Kula tutaj spada, możemy się cofnąć. Możemy się cofnąć, owszem, ale... Ciężko złapać tą monetę, że z tego Eskimosa, dobra. Jak ta kula poleci? O Jezus, tak. Dobra, smole, nie cofam się po tą monetę. Nie będę tak, kurde, zachłany. Nie będę taki zachłany na te monety. Nowy typ przeciwnika, bałwan. Mam miotłę. On jest akurat cięższy do ubicia od rosiczki. Zależy tylko, jak się do niego podejdzie, jak ta miotła jest skierowana. A ta foka to ten pasywny przeciwnik prawie, że. Eskimos w sumie też jest trudny. Zależy jeszcze, czy on zaszarżuje nas tą włócznią, czy nie. Bo jeżeli on sobie podskakuje w miejscu, to na spokojnie. No tak jak teraz. Matko Boska, widzi tato? CCCP? Czemu? Akurat za tym jest schowana duża moneta, więc polecam to obczaić. I tak, akurat bardzo ciekawa kwestia. Kurde... rekiny. One są takie upierdliwe, ja nigdy nie znam ich patternu, jak one wyskakują. To często, kurde, kończy się tym, że tracę jakiś kawałek życia. A tutaj akurat na jednym się pojawił. No, lubi wyskakiwać z innego miejsca tak często. Dobra, jeszcze raz ubiję tego Eskimosa. Ale pod tą skałą nic. O, jest rękawica. Już mamy 6 rękawic. Ja nas ten rekin będzie bardzo wkurzał. Zawsze można go rzucić rękawicą. Nie wiem, czy to zadziała. Ale zaryzykujmy. Teraz to rzuciłem w... Dobra, trudno. Dobra, skończyliśmy tak więc już 6 poziomów. No, tej jednej monety nie zebrałem. Akurat z tego. Przez tą kulę. Okej, czas na pierwszego takiego minibossa. Z wszystkich 4 minibossów i jednego głównego na końcu. To jest misiek. Taki misiek, nie? On będzie cię gonił. Wystarczy przejść pod tym. Żeby spadło na niego kowadło i wtedy go uderzamy, nie? To jest prosty schemat. Tyle, że trzeba uważać, żeby on nie był ani za daleko, ani za blisko. Wręcz w sam raz, żeby wszedł pod to kowadło. Taki kurde potężny misiek, nie? Czekamy chwilę, przechodzimy pod kowadłem. Schemat się powtarza, koniec. Tutaj minibossowie są bardzo prości. Z biegiem czasu, kurde, nic się nie zmieniło z trudnością u mnie. Dobra, jeszcze jeden poziom na ten odcinek. Wkraczamy w strefę zimową. Znienawidzone poziomy przeze mnie normalnie. Ja ich po prostu nie zdzierżę. Tutaj uwaga, bo zaraz ten dynamite wybuchnie. Właśnie. Tutaj mamy rękawicę. Możemy sobie ją, po nią iść. O ile teraz nie spadnę. Nie spadnę. To już kręciołki. Dobrze, na kręciołki, bo możemy przez nie łatwo spaść. Mamy randomizer. Co dostanę? Monetę, gra mnie rozpieszcza dosłownie. Dobra, wchodzimy do jakiejś tutaj zamkniętej części. Głupie jest to, że te monety są bardzo wysoko położone. Nie da się ich normalnie zebrać. Jeszcze mamy drugą stronę. W drugiej stronie tak samo. Monety tutaj w tym miejscu i szarżujący od razu Eskimos. No i znowu, kamera się mnie nie słucha. Kompletnie. Przywrócić. A no, home'em. O, dobra. Akurat tak zbindowałem, żeby sobie kamerę tak przywrócić mniej więcej moją pozycję. Soundtrack tej gry jest po prostu magiczny i nostalgiczny. Za jednym razem. Naprawdę. Mój to chłop, który grał w tą grę ponad 10 lat z oryginalnej kopii z
Planety Gier, bo taka trylogia wydana była z serii Planeta Gier, to było Świat Kangur Kakao. Ja ją sobie zakupiłem za 10 zł bodajże, w Carrefourze pamiętam było i sobie kupiłem, fajna okazja. O, pingwin był, ale już go nie ma. A tutaj idealnie trzeba wyczaić go, kiedy piznąć. Najlepiej to zrobić, jak on już oddala tą swoją miotłę. Ja go tak przynajmniej wyczekałem, ogarnąłem, jak to zrobić. O, tych kryształów już nie mogę zniszczyć. No są zbyt pancerne. W ogóle patrz. Kamień ma oczy. Już go nie ma. Kliknąłem Ctrl. Nie zaliczyło. O, tu jest ciekawa kwestia z tymi platformami. Na poziomie trudnym platformy się tak zapadają, że na trudnym poziomie trudno byłoby się wrócić, jakby taka się zapadła. No jako, że gramy na poziomie normalnym, to tam jeszcze. Ale czekaj. A nie, one powracają tam, widzę, no to co tam. Tak to no, spokojnie dałoby się wrócić, a tak to właśnie z tym patternem, jak widzicie, ten śnieg, no to on właśnie jest taki suśny, więc to trzeba akurat uważać na każdym poziomie zimowym. O mój Boże. Ten już szarżuje z tym parasolem czy z czym. No, idź. Tu sobie postawię checkpointa w razie czego. Bo to... A, tutaj się nie niszczy. Ale no. Eskimos. Bruch! Traf się w końcu. No, to też trzeba uważać. Tu mamy etap bonusowy. Tu chodzi o to, żeby uważać na laski dynamitu. Dlatego nie zbiorę tutaj wszystkich monet. Bo mam nie dość, że mało życia. Dosłownie 1 HP. O, już nie. Nie da, że można tu łatwo stracić życie, to hitboxy w ogóle obszar trafień tego dynamitu jest chory. Dosłownie. Wtedy nawet chyba nie dotknąłem tego dynamitu i tak wybuchłem. No dzisiaj nie potrafię wszystkich monet na tym zebrać, nie? To jest tragedia. Ten poziom na minutę tylko jest. To dosłownie milion w minutę, nie? A życie sobie odrobiłem. 810 przynajmniej. Dobra, uwaga. Dobra. Może jeszcze tu zdążę jedną? Nie. Nie zdążyłem. No i koniec. To jeszcze sobie wybuchła ta platforma. Ten Eskimos jest przerąbany tutaj, dobra. I ta platforma tutaj już wybucha, więc to trzeba uważać. I nie zbieram tej monety. Nie chce mi się. Już trudno. Zostawię ją na pastwę losu. Już nie chcę mi się naprawdę jej zbierać. Jednakże sam nie palę na te wszystkie monety, bo wiem, że wszystkich nie zbiorę i tak. Kurde mać! Jumpscare'a dostałem ze... Aha. Kolejną zmorą właśnie tygry jest pojawiający się nagle przeciwnicy. I to idealnie w tobie. Kurde, właśnie też bałwany są nieprzewidywalne w tym... tutaj. One czasami mogą właśnie drastycznie przyspieszyć z tą miotą. No. Tu na poziomie trudnym chyba było to właśnie miejsce tutaj, gdzie mogła tutaj się platforma osunąć. Są w walce. Trzeba na nie uważać. Tutaj chyba było miejsce, że może się platforma osunąć gdzieś. O, tutaj jest właśnie jedno miejsce, gdzie może się osunąć platforma. Spadaj. Zobaczymy, jak ona wybucha. Znaczy było tornadko. Znaczy było tornadko takie. No i koniec. Tak więc to by było na tyle na razie z drugiego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zachęcam do klikania kciuka w górę, komentowania, zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, abyście mieli powiadomienia o następnych filmach. No i co? Następny odcinek już niebawem. Tak więc dziękuję wam bardzo jeszcze raz i do usłyszenia. See you!